eliminacji, jak nie myślę walczyć o jakieś tam po prostu zwycięstwa, zachowuję siły na finał. Tutaj po prostu liczy się tylko wejście do finału. Czy ja będę pierwszy, czy drugi, dla mnie to nie gra zbytnio dużej roli. Po prostu chcę zrobić tyle, zarobić tyle punktów, aby mi wystarczyło na wejście do finału. A w finale okaże się, kto będzie lepszy. Pierwszą konkurencję udało mi się jakoś wygrać. Można powiedzieć, że było bardzo ciężko. Konkurencja niesamowita. No ale jakoś mi się udało. To tylko jedna konkurencja, ale jedną tą konkurencją się jeszcze nie wygrywa. No jeszcze mam kilka asów w rękawie. Do samego końca, do ostatnich sekund, setnych sekund trzeba walczyć. To nie jest jakieś podwórko, siłownia, na której sobie można pozwolić na jakieś delikatne odpuszczenie. Tu trzeba do samego końca być spiętym, pilnować się, nie popełnić żadnego błędu. Popełnienie delikatnego błędu może mnie kosztować bardzo wiele punktów, a co się wiąże z tym, że mogę nie wygrać.